To zanim o sprawach zagranicznych, zapytam o Małopolskę. Pan kandydował z listy Lewicy do Parlamentu Europejskiego z okręgu Małopolsko-Świętokrzyskiego, a tam się dzieje, cały czas się tam kotłuje, zwłaszcza po tej prawej stronie dzisiaj, bo gruchnęła wiadomość o tym, że dwóch radnych Prawa i Sprawiedliwości, którzy zbuntowali się przeciwko woli władz partyjnych, nie głosowali za Łukaszem Kmitą wskazanym przez Jarosława Kaczyńskiego. Piotr Ćwik i Józef Gawron zrezygnowali z członkostwa w Prawie i Sprawiedliwości. Jak pan komentuje to, co się tam dzieje i czy ci radni mogliby stworzyć jakąś nową inicjatywę, pana zdaniem, na przykład z Janem Krzysztofem Ardanowskim? Wszystko jest możliwe. To jest dowód na to, że Prawo i Sprawiedliwość pół roku, czy trochę już więcej po wyborach, sypie się dlatego, że tą partię nie spajały idee, ale spajały ją tylko i wyłącznie stanowiska oraz podział tych stanowisk między członków PiS-u, Suwerennej, kiedyś jeszcze Porozumieniu Jarosława Gowina. Przypominam, że pan radny, były wojewoda Ćwik, jest to minister w kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy, więc tu na boisku mamy kolejnego gracza, a dla nikogo nie jest tajemnicą, a przynajmniej dla mnie, mogę się tą wiedzą podzielić, że ministrowie, chyba sam prezydent Duda, wielką sympatią pana Kaczyńskiego nie darzą, a sam pan Marek Mastalerek wielokrotnie wypowiadał się bardzo negatywnie o Jarosławie Kaczyńskim jako sprawcy tej porażki, którą PiS poniósł w ostatnich wyborach. Czuję w powietrzu, można powiedzieć, wielkie Prawie Sprawiedliwości, które będzie szczęściem dla Polski. Faktycznie tam miesza albo stara się mieszać w Prawie i Sprawiedliwości, też prowadzi taką dyskusję medialną z Mariuszem Błaszczakiem, szefem klubu Prawa i Sprawiedliwości. My też będziemy w Wirtualnej Polsce publikować niebawem materiał o tym, że w Prawie i Sprawiedliwość nawet pojawiły się myśli o tym, żeby panią Beatę Szydło, która według wielu stała za tym buntem radnych, wykluczyć z partii, a przynajmniej pozbawić ją ważnych w tej partii stanowisk. W Prawie i Sprawiedliwości się kotłujemy, piszemy o tym na stronach Wirtualnej Polsce, ale to przy okazji zapytam o Lewicę, bo pan powiedział, że Prawo i Sprawiedliwość się sypie. A czy sypie się Lewica? Zwłaszcza biorąc pod uwagę ten chyba gorszy niż się spodziewano wynik w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Tak, wynik w wyborach do Parlamentu Europejskiego, już wielokrotnie o tym mówiliśmy i ja mówiłem, jest poniżej naszych oczekiwań. Krótko mówiąc, zanotowaliśmy w ciągu ostatnich 4 lat duży zjazd w poparciu. Będziemy z tego nie tyle wyciągać wnioski, bo każda partia tak mówi, będziemy wyciągać wnioski. Nie, my musimy się pozbierać, a nie dzielić. Pozbierać i zewrzeć szeregi, przygotować, zmodernizować nasz program, który jest dosyć jasny, ale być może za mało wybrzmiewa sukcesów czy planów dotyczących gospodarki, polityki społecznej. A przecież będziemy za chwilę mieli rentę wdowią, podwyższyliśmy zasiłek pogrzebowy. Wczoraj na zespole do spraw programowania prac rządu, w którym uczestniczyłem, pani ministra Kotula przeprowadziła do prac i wpisała do prac legislacyjnych rządu, podkreślam, to jest bardzo ważne, projekt dotyczący związków partnerskich, czy wreszcie została zmieniona definicja gwałtu, ale wielkie zasługi na polu polityki społecznej można przypisać pani ministrze Agnieszce Dziemianowicz-Bąk, ale to nie wybrzmiewa obecnie, bo krótko mówiąc wybrzmiewają kwestie światopoglądowe, które lewicy są przynależne i my do czego się zobowiązaliśmy, do traktowania wszystkich równo na gruncie prawa w Polsce, która jest krajem, w którym na przykład kwestie związków partnerskich są jedyne, już chyba 5 krajów w Unii Europejskiej ma to nieuregulowane, reszta ma, a chociażby nawet ostatnio taki kraj jak Tajlandia. Więc będziemy starali się pokazywać nasze dokonania w rządzie, będziemy naciskać na sprawy, które wpisaliśmy do umowy koalicyjnej, no i będziemy po prostu walczyć o odzyskanie zaufania społecznego, a to oznacza, panie redaktorze, szanowni państwo, że my na pewno się nie będziemy dzielić. Raczej wiemy, że siła jest w grupie i jakikolwiek podział na lewicy byłby dla nas zabójczy. A partia Razem powinna odejść z klubu Lewicy w takim razie, jeśli państwo macie się konsolidować? Nie powinna odejść z klubu. A powinna odejść z rządu? Ja rozmawiałem osobiście to z Adrianem Zandbergiem i powiedziałem, że musimy wszyscy być odpowiedzialni za Polskę i odpowiedzialni za Lewicę. Jeżeli by zabrakło Lewicy, byśmy popełnili błąd. I na przykład, jak pan pamięta, 5 lat temu wróciliśmy do Sejmu, a wcześniej przez 4 lata byliśmy poza. I przez to zabrakło Lewicy w Sejmie, bo nie przeszliśmy progu wtedy koalicyjnego 7-8%, a mieliśmy 7,5%. Nie było wcale jakoś tam bardzo mało, tylko było przyzwoicie. To PiS dostał bezwzględną większość głosów i niepodzielnie
maltretował Polskę niepodzielnie, łamał konstytucję, bez pytania kogokolwiek obsadzał sędziów, bez pytania kogokolwiek malwersowane były pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości i zniszczona polska polityka zagraniczna, która po prostu została przez nas przyjęta w ruinie. I to jest również element odpowiedzialności lewicy. Lewica musi być w polskiej polityce, musi być w rządzie, bo to jest ważne dla Polski, aby wszystkie ugrupowania, wszystkie poglądy były reprezentowane. I dlatego partia Razem, myślę, nie wyjdzie z klubu, a raczej wierzę w to, że będzie z nami ściśle współpracowała, a wszystkie nieporozumienia sobie wyjaśnimy. Mm-hmm. A jak pan wyjaśni to, że pani Dorota Kolarska miała od pana lepszy wynik w tym okręgu małopolsko-świętokrzyskim? Czy to też jest jakiś zwiastun zmiany być może pokoleniowej, z całym szacunkiem oczywiście, panie ministrze, czy to był to była kwestia prowadzenia kampanii? Ja się cieszę, że są takie osoby na lewicy jak pani Dorota Kolarska. I tutaj można pokazać, że była pewna gra zespołowa. Dlaczego miała? Ponieważ my mamy dwa województwa, tak? W jednym okręgu wyborczym. To jest województwo małopolskie, które jest trzy razy większe od województwa świętokrzyskiego, które ma 1 400 000 mieszkańców. Mamy tam 3,5 miliona, a na 3 miliony chyba 800 tysięcy mieszkańców. No i po prostu ona się objawiła jako kandydatka z Małopolski. Wszyscy wiedzieli, że ja jestem z Końskich, z Świętokrzyskiego, stąd jestem posłem. W województwie świętokrzyskim w moim okręgu zdobyłem czterokrotnie więcej od niej głosów. Natomiast zdobyłem dużo słabiej głosów w Krakowie. No ale pan jest ministrem, parlamentarzystą. I być może wyborcy wybrali mądrą, dynamiczną dziewczynę, świetnie wykształconą, swoją krakuskę. Ja raczej widzę tu wartość dodaną, a nie jakiś smutek, bo żałuję tylko, że ten mandat świętokrzysko-małopolskie nie wszedł, ale życzę, gratuluję i cieszę się, że mamy takie panie, dziewczyny na pokładzie. To kończymy temat wyborów. Mamy szereg tematów do podjęcia. Money.pl, dzisiaj portal Money.pl, którego dziennikarze zresztą będą w naszym kolejnym programie Newsroom. Serdecznie zapraszam. Portal Money pisze, że wtorkowe posiedzenie Senackiej Komisji Kultury w sprawie ustawy o prawie autorskim odbędzie się, ale w innym terminie. I senatorowie chcą poczekać na efekty rozmów Donalda Tuska z przedstawicielami mediów. Tutaj chodzi o ustawę o prawie autorskim. O tym jest w ostatnim czasie bardzo głośno. Był zorganizowany protest mediów, rozmowy mediów z premierem zapowiedziane na środę. I tutaj lewica sporą rolę odegrała, zwłaszcza pani posłanka Gosek-Popiołek. Lewica proponowała pewne poprawki, które wychodziły naprzeciw oczekiwaniom mediów. Również wicepremier Krzysztof Gawkowski, chociaż chyba w innych sprawach, spotkał się z przedstawicielami Big Techów ostatnio w Stanach Zjednoczonych. Jak pan odniesie się do tej sytuacji? Co dalej z tą ustawą się stanie i czy Platforma Obywatelska, która miała inne zdanie w tej sprawie niż Lewica, a nawet Prawo i Sprawiedliwość, co ona zrobi, co zrobi rząd? No cóż, Lewica zawsze miała jasne stanowisko, jeśli chodzi o media, więc media muszą być wolne, niezależne. Jesteśmy przeciwni wielkim korporacjom, które miałyby narzucać sposób myślenia, czy sposób sprzedawania, kupowania, czy przekazywania informacji, a przede wszystkim dostępu do informacji dla zwykłego obywatela. Więc będziemy i nasłuchujemy bardzo mocno, co mówi środowisko, co mówią mniejsi operatorzy, nazwijmy to informacji i wiedzy. I oni wyraźnie mówią, że potrzebna jest regulacja, ale nie taka, która by dawała siłę wielkim koncernom. Koncernom, które, powiedzmy sobie szczerze, nie prowadzą takiego rzetelnego dziennikarstwa, gdzie trzeba wypracować na przykład przez miesiące, mówię na przykład o dziennikarstwie śledczym, wypracować jakiś materiał, który często ujawnia nieprawidłowości władzy, czy jest bardzo merytoryczny, czy z niego można dowiedzieć się prawdy, a z kolei te koncerny jakby żerują wielokrotnie na tej pracy, na tej wiedzy, na tym wysiłku prawdziwych dziennikarzy. Nie możemy tego dopuścić, bo to będzie zabijało prawdziwe dziennikarstwo oraz ograniczało dostęp do rzetelnej informacji dla obywatela, bo za chwilę będziemy dostawać informacje, można powiedzieć, przez niektóre firmy spreparowane z tego, co się da pozbierać na rynku przez prawdziwych dziennikarzy, przez sztuczną inteligencję, która będzie sobie robiła kompilacje takie czy inne, a tu jednak potrzebna jest też opinia i potrzebna jest sprawiedliwy dostęp do wiedzy i do informacji, bo dostęp do złej informacji, do złej wiedzy, nieprawdziwej, potem buduje takie ruchy faszystowskie, ruchy nacjonalistyczne, czy sytuacje takie, jak mamy dzisiaj w Węgrzech, że Węgrzy są przekonani, że ich
premier, jadąc do Putina, który z mordercą ma krew na rękach, postąpił słusznie. No przecież to jest absurd. Mhm. Panie ministrze, cieszy mnie to, co pan mówi, też zwraca uwagę na to, że te wielkie koncerny big techowe, one nie prowadzą działalności dziennikarskiej, one korzystają z treści dziennikarskich i nie dzielą się zyskami, które pozyskują z reklam, przez co redakcje, zwłaszcza te mniejsze, lokalne, bo to one głównie potrzebują tej ochrony ze strony państwa, po prostu mogą na siebie nie zarabiać, nie dostarczać informacji i treści dla swoich czytelników. Pytanie, czy Koalicja Obywatelska, czy też szerzej rząd w pewnej części, która no, ma inne zdanie niż lewica w tej sprawie, się zreflektuje i przygotuje prawo, pewne poprawki, które wyjdą naprzeciw oczekiwaniom polskich mediów? No nie mam co do tego wątpliwości. Zresztą myślę, że zarówno marszałek Czarzasty, który w tej sprawie się wypowiadał, jak i teraz, jak wiemy, pan premier Donald Tusk przeprowadza szczegółowe konsultacje, jak i również, znaczy mówię o lewicy, Adrian Zandberg czy Robert Biedroń, choć teraz chyba jest bardziej zaangażowany w przejmowanie ponownej kadencji w Parlamencie Europejskim, ale te osoby i nasi posłanki i posłowie tą sprawą się zajęli, stanowisko już zaprezentowali publicznie, tak, na konferencjach prasowych, tak jak przed chwilą przedstawiłem. Natomiast ja wierzę w to, że nasi koalicjanci myślą dokładnie podobnie. Być może po prostu musimy to nad tym popracować trochę dłużej. Nie mówię, że długo, ale tak jak powiedziałem, partie lewicowe, lewica w parlamencie będzie za wolnością gospodarczą, za obroną praw autorskich i za wsparciem rzetelnego dziennikarstwa, a to potem przekujemy w odpowiednie przepisy, które będą ocenione przez państwa, przez pana również, przez dziennikarzy, przez stacje i one nam powiedzą, czy to, co ostatecznie zostanie przygotowane i pójdzie pod głosowania, jest tym, co oni oczekiwali i akceptowali. My, mówię w imieniu lewicy oczywiście, nie zaakceptujemy niczego, co by spotkało się ze sprzeciwem środowisk dziennikarskich, ekspertów i groziłoby uderzeniem w rzetelne dziennikarstwo i poszanowanie praw autorskich. Dziękuję za tę deklarację. Też wierzę w to, że wicepremier Gawkowski również w rozmowach z przedstawicielami big techów również twardo te sprawy stawiał i będzie stawiał, a my będziemy o tym wszystkim, co się dzieje w legislacji w tej sprawie, informować na stronie Wirtualnej Polski. Panie ministrze, szczyt NATO, bardzo ważny szczyt NATO, na którym jest między innymi polski prezydent, ale również minister obrony narodowej, minister spraw zagranicznych. Jakie pan ma oczekiwania jako polski obywatel, jako członek tego rządu? Dobrze, jedziemy z konkretnymi sprawami oczywiście, ponieważ mamy swoje własne interesy i pogląd na dalszą rolę NATO jako sojuszu obronnego. Jest obecny prezydent jako szef polskiej delegacji. Razem z nim są dwaj najważniejsi w tym zakresie ministrowie. Pan minister Sikorski, pan minister Kosiniak-Kamysz, którzy będą prezentować stanowisko rządu, które z panem prezydentem jest uzgodnione. I tu chcę, żeby to wybrzmiało w tych kwestiach, które dotyczą czy Ukrainy, czy właśnie bezpieczeństwa narodowego, nie ma sporu. Sam prezydent też o tym wielokrotnie mówił. Ja jako członek rządu, wiceminister spraw zagranicznych, chcę to potwierdzić. Z tej współpracy akurat w zakresie polityki bezpieczeństwa jesteśmy bardzo zadowoleni. Cóż, co się stanie? Tam jest kilka kwestii bardzo ważnych. No, jedna z najważniejszych, którą zabiegaliśmy również, no to zaproszenie dla Ukrainy do NATO, ale chyba to nie nastąpi, ale nastąpi coś równie ważnego. A więc potwierdzenie, że droga Ukrainy do NATO jest już potwierdzona. Z niej nie ma już odwrotu. To jest kwestia tylko czasu. Druga sprawa, trzeba przyjąć bardzo precyzyjne pakiety pomocy dla Ukrainy, bo wojna trwa. A zobaczmy, co się stało w ostatnich dniach przed szczytem właśnie NATO w Waszyngtonie. Otóż Putin chciał, można powiedzieć, zaprezentował pokaz siły, nasilił ataki w Ukrainie, w wyniku czego doszło kolejnego złamania prawa międzynarodowego i kolejnych zbrodni popełnionych przez żołnierzy rosyjskich i przez samego dyktatora, jakim jest Putin, bo przecież wybory, w których wygrywał, są zwykle sfałszowane. Mianowicie został zbombardowany szpital z chorymi dziećmi, w tym chorymi na przykład na raka, na inne ciężkie choroby i zginęło wiele dzieciaków. To jest zbrodnia. To jest zbrodnia wojenna, za którą mam nadzieję kiedyś ten człowiek po prostu zostanie skazany. Więc myślę, że popełnił błąd, bo
te obrazki, które mną wstrząsnęły właśnie z bombardowania szpitala dziecięcego, dotarły również do przywódców całego demokratycznego świata, a również tych, którzy spotkają się na szczycie NATO. I wtedy chyba musimy pomyśleć o tym, w jaki sposób jednak reagować już bardziej ofensywnie, a nie defensywnie. I o tym będzie dyskusja. Proszę zwrócić uwagę, że przed szczytem NATO obecny był w Warszawie i spotkał się z premierem Donaldem Tuskiem oraz została podpisana umowa o współpracy w zakresie bezpieczeństwa między Polską a Ukrainą, która na przykład przewiduje, że za zgodą oczywiście Ukrainy, skoro umowa została podpisana, to zgoda Ukrainy jest, za porozumieniem z innymi sojusznikami w ramach NATO, możliwość zestrzelenia obiektów wojskowych czy rakiet, czy czegokolwiek, co by zmierzało w kierunku Polski, a więc w kierunku obszaru Paktu Sojuszu Północnoatlantyckiego, ponieważ granica Polski jest granicą NATO, zestrzeliwanie przez siły sojusznicze lub siły zbrojne Polski takich rakiet, takich obiektów, jeszcze na terytorium Ukrainy. Więc znowu robimy krok do przodu. To, co kiedyś na przykład na początku wojny i agresji Rosji w Ukrainie wydawało się niemożliwe, staje się rzeczywistością. Wiele krajów zaczyna, a już tak naprawdę kontynuuje ogromną pomoc militarną, finansową, a Polska jest państwem frontowym. I my będziemy, tak myślę, na szczycie NATO starać się nadać ton i postawić bardzo mocny akcent na ścianę wschodnią paktu, w tym kontekście na zbudowanie tutaj silnej, można powiedzieć, odporności zbrojnej, bo to jest w interesie Polski przede wszystkim, ale też jest w interesie NATO. Z jednej strony rozmowy z naszymi partnerami na szczycie NATO, a z drugiej strony też rozmowy z Unią Europejską i to na bardzo ciekawy temat. Zastanawiam się, czy już jakieś rozmowy w tej sprawie zostały podjęte. Mianowicie premier Donald Tusk na konferencji prasowej w obecności prezydenta Zełenskiego powiedział: pracujemy w tej chwili w Polsce nad tym i nasi ludzie rozmawiają o tym, w jaki sposób możemy bezpośrednio pomóc w zaopatrzeniu w energię elektryczną Ukrainę przed zimą. Pracujemy w tej chwili nad tym, mówił polski premier, aby móc spalać polski węgiel, którego mamy w tej chwili sporo, tak żeby nie płacić za spalanie tego węgla i za emisję CO2, a prąd wytworzony przez polskie elektrownie z polskiego węgla za europejskie pieniądze przesłać istniejącym mostem energetycznym na Ukrainę. Tak uściślił to premier Donald Tusk. Pytanie, czy my w tej sprawie już prowadziliśmy rozmowy ze strukturami unijnymi? No jak pan to ocenia? Bo analitycy Jakub Wiech i nie tylko ocenili to jako taki ruch dość sprytny, uzasadniony, adekwatny do sytuacji, generalnie dobry. No tak, cieszę się, że tak ocenili, bo taki był zamiar polskiego rządu i pana premiera, ponieważ po pierwsze oczywiście taka energia nie powinna być w żaden sposób, nazwijmy to, opodatkowana, czy wchodzić, że tak powiem, w pewien pakiet emisyjny, ponieważ to jest narzędzie działania na rzecz dobra wyższego rzędu, jakim jest bezpieczeństwo, suwerenność Ukrainy i bezpieczeństwo Unii Europejskiej. Oczywiście w kwestiach gospodarczych to ma też swoje uzasadnienie, bo dostarczamy energię pochodzącą z węgla polskiego, to ma sens sam w sobie. Ale trzecia sprawa jest taka, że my rzeczywiście, patrząc na działania zbrojne, tracimy czasem z oczu kilka kwestii. Czy nasza uwaga poświęca się tylko na dostarczaniu czołgów, jest bardzo ważne. Zresztą też chcę powiedzieć, podpisaliśmy umowę o pożyczkę 2-miliardową ze Stanów, która pozwoli nam na zakup nowoczesnych samolotów F-35, Abramsów i rakiet Patriot, i systemów Patriot. Więc wszystko, jak pan widzi, my patrzymy na to kompleksowo, ale tracimy z oczu nieraz, chociaż mówię, nie wierzę, że rząd to traci, rząd właśnie na tym pracuje, że wojna i sytuacja, w której jesteśmy, jest związana również z bezpieczeństwem energetycznym. I to, co dzisiaj czyni Rosja, oprócz mordowania niewinnych dzieci, to uderza w infrastrukturę krytyczną Ukrainy, więc w elektrownie, w wodociągi, w szpitale właśnie też, prawda, mamy taki przykład. I jeżeli chcemy utrzymać Ukrainę, że tak powiem, przy życiu i doprowadzić do jej zwycięstwa na jej warunkach, to musimy zabezpieczyć przepływ energii, bo za chwilę też energii elektrycznej i nie tylko, jak również budować system magazynowania oraz system rurociągów, jeśli chodzi o energetycznie, które mogły wspierać
wojska NATO, wojsko polskie na wypadek wojny i to też będzie czynione. Natomiast ja chcę panu zwrócić uwagę, dlaczego to jest bardzo ważne i dlaczego Unia Europejska, myślę, że to rozumie. Otóż za chwilę znowu staniemy w obliczu wojny zimą. A wojna zimą oznacza dla Ukrainy, że jak będą przerwane łańcuchy dostaw, a jak będzie na przykład przerwane dostawy energii, bo będą zbombardowane elektrownie, bo sieci można podnieść bardzo szybko, mówię sieci przesyłowe, ale już elektrownie się nie podniesie, no to wtedy również może się okazać, że do Polski napłynie kolejne 2 miliony, głównie kobiet i dzieci. No przecież nie będą siedzieć w zimnych domach i zamarzać na śmierć w temperaturze minus 20 stopni niejednokrotnie się zdarza, tak, na wschodniej Ukrainie. Przybędą do Polski, to będzie ten dodatkowy koszt. Oni nie chcą uciekać z własnego kraju. Więc jak im dostarczymy energię, dostarczymy im ciepło, wesprzemy ich finansowo, oczywiście zbrojnie to robimy, no to oni zostaną w Ukrainie i będą w swoich domach i będą mieli ciepło i będą po prostu czekać na zwycięstwo Ukrainy. To wszystko ma, jak pan widzi, głęboki sens. Panie ministrze, to ciekawe, co myśli też Viktor Orban po tym, jak, no mam nadzieję, że ktoś mu pokazał te obrazki z tego, co się wydarzyło w Kijowie i innych miastach ukraińskich, ten bestialski atak na szpital dziecięcy właśnie, ale przenieśmy się na drugą stronę Atlantyku. Zapytam o sytuację w Stanach Zjednoczonych jeszcze, o wybory prezydenckie, o kampanię prezydencką. W Stanach Zjednoczonych był Szymon Hołownia i on powiedział, że on się nie obawia tego, co będzie z Ukrainą, jeśli prezydentem zostanie Donald Trump. Czy pan podziela zdanie Szymona Hołowni? Powiem tak, nie wypada mi jakoś bardzo ostro komentować sytuacji w innym kraju, nieważne czy są Stany czy inny. Ostro skomentowałem zachowanie Viktora Orbana i nadal uważam, że nie liczę na jakiekolwiek refleksje ze strony tego człowieka, ponieważ przebywać i ściskać dłoń zakrwawioną i przebywać w Moskwie w sytuacji, kiedy rakiety padają na szpital dziecięcy, no to trzeba mieć, można powiedzieć, nie tyle mocne nerwy, ale dosyć takie nadszarpnięte morale. A poza tym ja nie zgadzam się jako wiceszef polskiej dyplomacji, ale mówię tu za siebie, jako wiceszef lewicy przede wszystkim, bo dyplomacji jest Radosław Sikorski jako jakby nasz tutaj generał w tym wojsku dyplomatycznym, ale nie zgadzam się na to, żeby człowiek jechał, pan Viktor Orban, do Moskwy i reprezentował i Unię Europejską, ponieważ mam do czynienia z prezydencją Węgier, spotykając się z człowiekiem, przeciwko któremu cała Unia Europejska, można powiedzieć, no, mnoży wysiłki, żeby nie doszło do dramatu już całkowitego w Ukrainie. Wspiera finansowo, wspiera również zbrojnie poszczególne kraje oczywiście. Więc ja nie oczekuję żadnej refleksji od Orbana. On dobrze wie, co tam się dzieje, a i tak tam pojechał. Więc to jest straszne. Natomiast jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, to ja powiem tak, no moje serce jest po stronie pana, mówię to jako bardziej jako wiceszef polskiej, nie jako wiceszef polskiej dyplomacji, ale jako wiceszef lewicy, jest bardziej po stronie i mocno po stronie Joe Bidena, bo my przez lata widzieliśmy, co zrobił Joe Biden, jak zareagował na konflikt, jak wspierał Polskę i Ukrainę, jak ma plany podczas swojej debaty, którą niestety wizerunkowo przegrał z Trumpem, bo to była z jego strony Trumpa wojna na miny, z dwóch powodów. Po pierwsze, robił Trump miny i widać było, że będzie wsadzał Europę i świat na kolejne miny. Jak CNN określiło, pan prezydent Trump skłamał w czasie tej debaty aż 30 razy. Więc jakby pan mnie pytał, czy ja jestem tak spokojny jak pan Szymon Hołownia, nie jestem spokojny. Natomiast wierzę w jedno, że administracja nowego prezydenta, nawet jeżeli byłby Donald Trump i ludzie, którzy tam są, są zdroworozsądkowi i że ten system oceni, bo to jest system demokracji, która trwa od naprawdę wielu lat, oceni, co jest dobre dla świata, dla Europy, dla Stanów, a dobre jest to, co robił dotąd Joe Biden. Chociaż ja bym miał jeszcze poradzić marszałkowi Hołowni, powiedziałbym tak, panie marszałku, niech pan przypomni sobie atak na Kapitol, tak? Zwolenników Trumpa. Więc myślę, że to powinno zaburzyć taki pański klasyczny spokój, że jednak niekoniecznie będzie tak pięknie, jak było. Zostawiamy kropkę, panie ministrze. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dobrego dnia życzę. Dziękuję bardzo.